Dzień dobry, witam panie i panów radnych. Witam pana burmistrza, witam panią skarbnik, witam gościa, pana sołtysa. Wpłynęło do mnie pismo pana burmistrza na podstawie artykułu 20 ust. 3 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz paragraf 7 regulaminu Rady Miejskiej wnoszę o zwołanie sesji nadzwyczajnej w dniu 23 kwietnia 2018 roku o godzinie 9 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 i podjęcie uchwały w sprawie udziału gminy i miasta Bobienica na obwody głosowania i ustalenia ich numeru w razie siedzib obwodowych komisji wyborczych. Działając zgodnie z artykułem 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym oraz paragrafu 7 regulaminu Rady Miejskiej w Bobienicy otwieram sesję Rady Miejskiej z następującym porządkiem obrad. Pierwsze otwarcie, stwierdzenie kworum, dwa powołanie sekretarza obrad, trzy przyjęcie porządku obrad, cztery podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok, pięć podjęcie uchwały w sprawie podziału gminy miasta na obwody głosowania i ustalenia ich numerów granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych, pięć sprawy bieżące, interpelacje radnych i sześć zakończenie obrad. Proszę o zgłaszanie kandydata na sekretarza obrad. Pani Ania wyraża zgodę. To jest za tym, aby pani Ania była sekretarzem obrad. Proszę o podniesienie mandatu. Dziękuję. Trzymam prośbę do pana burmistrza, ponieważ wpłynęło pismo z Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. W wolnym terminie trzeba przyjąć uchwałę w sprawie uchwalenia gminnego programu wspierania rodziny w gminie Mogielnica na lata 2018-2020. Zgodnie z regulaminem do porządku dzisiejszego obrad tylko może wyrazić pan burmistrz zgodę na wprowadzenie tej uchwały. Także pan burmistrz wyraża zgodę. Także zajmiemy się jeszcze tą uchwałą z Ośrodka Pomocy Społecznej. I przechodzimy do punktu czwartego, ponieważ przyjęcie porządku obrad musimy głosować, ponieważ porządek uchwala pan burmistrz zgodnie z regulaminem sesji nadzwyczajnej, także przechodzimy do projektu uchwały numer 1. Projekt uchwały Rady Miejskiej z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykułu 4 ust. 1 punkt 11 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i artykuł 212, artykuł 214, artykuł 215, artykuł 216, ustęp 2, artykuł 217, artykuł 221, artykuł 235, artykuł 236, artykuł 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Uchwala się co następuje. Paragraf pierwszy. W uchwale budżetowej na 2018 rok gminy miasta Mogielnica nr 53 łamane przez 234 łamane przez 2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku dokonuje się zmian. Pierwszy. W paragrafie pierwszym punkt pierwszy ustala się dochody w łącznej kwocie 38 263 320 zł. Z tego a bieżące w kwocie 36 142 293 zł, b majątkowe w kwocie 2 121 027 zł. Zgodnie z załącznikiem nr 1 zmiany planowanych dochodów budżetu na 2018 rok zmienia się tabela nr 1 planowane dochody budżetu na 2018 rok. 2. W paragrafie 1 punkt 2 ustala się wydatki w łącznej kwocie 44 413 710 zł. Z tego a bieżące w kwocie 33 671 132 zł i b
majątkowe w kwocie 10 722 577. Zgodnie z załącznikiem nr 2 zmiany planowanych wydatków budżetu na 2018 rok zmienia się tabela nr 2 planowane wydatki budżetu na 2018 rok. 3. W paragrafie 1 punkt 3 ustala się plan zadań inwestycyjnych na 2018 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Pozostałe postanowienia uchwały budżetowej na rok 2018 gminy Jasna Modlinica nr 53 łamane przez 234 łamane przez 2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku pozostają bez zmian. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi gminy Jasna Modlinica. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. Uzasadnienie. Zwiększa się planowane dochody budżetu na 2018 rok w rozdziale 60.016 paragraf 6630 o kwotę 40 tysięcy złotych z tytułu dotacji ze środków budżetu województwa mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadania przebudowa drogi gminnej Otalonsko. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu na 2018 rok o kwotę 458 440 zł, w tym w rozdziale 60.016 paragraf 4270 o kwotę 10 000 zł na transport podspółki do remontu dróg gminnych, w rozdziale 60.016 paragraf 6050 o łączną kwotę 361 340 zł z tego. O kwotę 70 400 zł przebudowa drogi gminnej Tomczyce. O kwotę 90 000 zł na przebudowę chodnika na ulicy Sienkiewicza i ulicy Przejazd. O kwotę 2400 zł przebudowa drogi gminnej w Kozietułach Nowych działka nr 267. O kwotę 30 900 zł przebudowa drogi gminnej ulica Rynek działka nr 134 łamane przez 2. O kwotę 167 640 zł na przebudowę drogi gminnej Otalonsko-Otalonska w związku z koniecznością zmiany nazwy zadania inwestycyjnego. W rozdziale 71.012 paragraf 43.00 o kwotę 38 000 na podział działek w obrębie geodezyjnym Górki. W rozdziale 75.412 paragraf 60 o kwotę 26 150 zł na zakup samochodu na SP Wójta Rostomska i w rozdziale 90.015 paragraf 60.50 o kwotę 22 200 na budowę oświetlenia we wsi Stryków. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na 2018 rok w rozdziale 60.016 paragraf 60.50 o kwotę 498 440 zł w tym. O kwotę 335 640 zł przebudowa drogi gminnej Otalonska i o kwotę 162 000 przebudowa drogi gminnej Aleja 6 Izabeli i o kwotę 800 zł przebudowa drogi gminnej Miechowice działka nr 441. Proszę Państwa, ta uchwała dotyczy dostosowania budżetu do wartości kosztorysowych tych dróg, które tutaj macie wymienione, no, które mamy w tym roku zrobić, były zaplanowane w budżecie i jednocześnie zwiększenia środków na drogę Otalonsko-Otalonska z tego powodu, że do Urzędu Marszałkowskiego wnioskowaliśmy o 164 tysiące, dostaliśmy 115 tysięcy. Więc trzeba po prostu uzupełnić te środki. Po podjęciu tej uchwały te nawierzchnie asfaltowe, które tutaj są wymieniane, za wyjątkiem chodnika, który od razu mówię jest zniesiony, dlatego że brakowało mi do zbilansowania wszystkich zadań środków, więc skądś musiałem te środki zebrać. 38 tysięcy zmniejszyłem podziały działek w obrębie geodezyjnym Górki, czyli po prostu w tym roku nie będziemy przynajmniej na razie tego robić. Zostawiłem 10 tysięcy na chodniku na ulicy Sienkiewicza i Przejazd. Musi zadanie na razie poczekać, bo chcę rozpisać przetarg na wszystkie te nawierzchnie asfaltowe, więc przetarg, żeby jakoś na miarę dostać, zakładając, że najniższa oferta złożona zmieści się w tej wartości. Stąd ta uchwała.
Bez tej uchwały nie ma wartości kosztorysu. Znaczy no, wartość kosztorysu jest dostosowana do tego, co jest duże, że się mogą dopisać istotne takie zmiany. Ale przebudowa chodnika to będzie czekał razem z tymi na drogę. Nie, ja wiem o co chodzi, tylko mówisz, że będą razem, a nam czy chodnik się oddzielnie robić. Tak, oddzielnie, ale zmniejszam z chodnika 7 tysięcy, jak było 100 tysięcy, zmniejszam 90 tysięcy, zostaje 10 tysięcy na dokumentację, zgłoszenie i tak dalej. I na razie nie ruszę tego zadania, ponieważ musiałem uzupełnić na nawierzchnię asfaltową. To no, pożyczamy jak gdyby te pieniądze. Zakładając, że dwie przetargi będą duże. To co mówiłem na ostatniej sesji, że budżet jest dość ciasny w tej chwili i wygospodarowanie tych środków jest dla mnie kłopotliwe. No, pokazuje 38 tysięcy z podziału działek, rezygnuję. Żeby zebrać kwotę brakującą na wszystkie nawierzchnie asfaltowe. Więc nawet z chodnika zdejmuje 90 tysięcy, żeby nawierzchnie asfaltowe, które mamy, no, one są tutaj wymienione, żeby je zrealizować. Jeżeli zostanie przegłosowana ta uchwała, zgłoszenie budowane i rozpisuje przetarg na wszystkie drogi. Ponieważ widzę, że jest zamieszanie, to jeszcze raz powiem. Będzie rozpisany przetarg na przebudowę drogi gminnej w Otalążce. Otalążka, Otalążka, ten kawałek brakujący taki, który tam został. Przebudowa drogi gminnej Tomczyce, tylko nie od mostu, tylko od części dalej od pana Syty, mówiąc już tak obrazowo. Chodnik Sienkiewicza, zdejmujemy pieniądze, zostaje 10 tysięcy na dokumentację, ponieważ brakuje mi na te nawierzchnie asfaltowe, więc jak gdyby na razie nie ma możliwości realizacji tego zadania. Przebudowa drogi gminnej w Kozietuwach. Są środki, będzie zarezerwowane, jest troszeczkę górką 2400, w związku z tym zmniejszamy. Przebudowa drogi gminnej ulica Rynek, czyli to jest pod ratuszem ten odcinek od pani Michalskiej do skrzyżowania z drogą powiatową. I wszystko. Natomiast zakup samochodów wójta Gostomska, ponieważ została wynegocjowana niższa cena, więc zmniejszamy o 26 tysięcy, samochód będzie kupiony, umowa jest podpisana, więc samochód będzie. Przebudowa oświetlenia w Strykowie, była różnica w oszczędności, przetarg został podpisany, wybrany został wykonawca na przetarg Tomczyce, Stamirowice i w Strykowie, w związku z tym to zadanie jest podpisane, zbilansowane, umowa podpisana. Była jak gdyby różnica, że oferta najniższa była niższa, więc zdejmuję. Te wszystkie środki idą na nawierzchnię asfaltową. Te rozwiązania, które zmieniłem je w tej chwili. Ale to czy nie lepiej zamiast zdejmować, bo tu jest inny z tego i z Kłucznia zdjęte jest też 10 tysięcy? Nie. Z transportu w sposób Kłuczeń mam rozpisany przetarg, wybrany jest wykonawca, umowa została podpisana na 94 czy tam 97 tysięcy. Mieliśmy na Kłuczeń 100 tysięcy i Kłuczeń jest włożony. Natomiast na pospółkę miałem 80 tysięcy, więc już nie mając gdzie zebrać, no to zmniejszyłem z pospółki z 80 tysięcy, zabieram 10 tysięcy, czyli zostaje około 70 tysięcy, żeby wrzucić na te nawierzchnie asfaltowe. Na pospółkę nie rozpisywałem przetargu, bo to jest doraźnie to możemy na remonty wybranych fragmentów dróg. Więc najwyżej gdzieś tam nie wysypiemy pospółki na jakąś drogę. No, żeby zebrać te pieniądze na nawierzchnię asfaltową. Bo tu musi być przetarg. Ale jeżeli nie doszedł, Borowy nie doszedł przetarg na ten... Przetarg na centrum rekreacyjne w Borowem, drugi został unieważniony, został rozpisany trzeci, dlatego że najniższa oferta była o 200 tysięcy większa niż kosztorys. I kiedy będzie przetarg? Trzeci przetarg, jeśli nie chodzi o internet, piątek, jeżeli udało się go wrzucić, to... Nie działa internet. No tak, bo przecież ale to nie lepiej przenieść zamiast Sienkiewicza te pieniądze do przenieść Zborowego? Zborowego mamy pełną dokumentację, mamy umieszczone pełne zadanie, więc jeżeli zdejmę Zborowego 10 tysięcy, to mogę rozpisywać przetarg, bo wartość kosztorysowa odpowiada wartości przyjętej w budżecie. Nie mogę rozpisać zadania, jeśli wartość kosztorysu jest. Dokładnie.
Czy są pytania jeszcze jakieś? Przepraszam, ale na tym Izabelinie to będzie razem zrobione te dwie drogi takie poprzeczne od 728 do 6 Alei. Tam gdzie mieszka pan Zalewa i pan Szulc, przykładowo te takie krótkie odcinki łączące 728 z tą 6 Aleją. Poprzeczne? Tak, tak, poprzeczne. Nie, tylko będzie poprzeczna koło zajazdu. Za zajazdem w prawo, prosto do końca około 400 metrów. A to nie można razem tych dwóch od razu dorzucić? Można, tylko kosztorys wychodziło na 600 tysięcy wtedy. Dlaczego? Te drogi mają te 400 metrów, to później specjalnie maszyny do tego, to znowu jest bez sensu. Nie, no wszystko się zgadza, tylko mam jeszcze zebrać pieniądze na chodnik na Dębnowoli, więc najpierw muszę rozpisać przetarg i te. Kosztorys na Izabelinie jest bardzo wysoki ze względu na to, że Izabelin leży na pokładach gliny. Więc o ile na nawierzchni asfaltowej istniejącej kładzie się nakładkę 4 cm i 4, czyli 8 cm asfaltu, o tyle na Izabelinie muszę wykorytować, wysypać tłuczeń, zagęścić, położyć warstwę betonu i na to dopiero położyć warstwę asfaltu. Więc metr kwadratowy takiej nawierzchni i takiej jest zupełnie różny. Więc pierwszy kosztorys, co mówiłem na sesji, na Izabelinie, to jest akurat pan Sobrys, wyniósł ponad 530, chyba około 530 lub 540 tysięcy. Po dyskusjach, po przejrzeniu tej dokumentacji, zdecydowałem, żeby zmniejszyć nawierzchnię, grubość nawierzchni betonowej, która tam będzie, dlatego że tam ciężarówki nie będą jeździć. I po poprawkach wartość kosztorysowa tej nawierzchni no, spadła do kwoty około tam 350 tysięcy. Ale na nawierzchnię asfaltową na Izabelinie, proszę Państwa, mieliśmy w budżecie ile? 200 tysięcy. Pierwszy kosztorys 530 lub 540 ze względu na korytowanie. Po zmianach technologicznych, które zaproponowałem, spadło to do około 330-350. W budżecie mieliśmy 200 tysięcy, minus mapy i wytyczenie 25 tysięcy, to na nawierzchnię asfaltową na Izabelinie mieliśmy 175 tysięcy. Więc jeżeli jest pytanie, dlaczego pan burmistrz nie umieścił poprzecznic dwóch, no to odpowiedź jest logiczna. No tak, ale później panie burmistrzu, zostają takie odcinki, jak wiele miejsc jest w gminie, zostaje 100, 200, 300, 400 metrów i później tego się nigdy nie dokończy. Ale ten fragment, który jest prostopadły do głównej drogi, to jest utwardzony, nie? Tylko najgorszy jest ten poprzeczny. No tak, ale jeden i drugi, czyli on trzeba być korytowany. Będzie korytowanie ze względu na to, że tam grunt nie jest nośny. Chodzi po prostu ten grunt. I na przykład zupełnie inna wartość metra kwadratowego jest zrobić do tych płatności. Dlatego, że tam też płynie grunt, to jest blisko. To, że trzeba zdobyć te poprzecznice, to ja też wiem. Może 100. To proszę Państwa, 200 metrów. Czy są jeszcze jakieś pytania? Panie burmistrzu, to może zamiast przetargu na porowę, to wziąć pieniądze na drogi, a później jakby coś się zresztowało. Przetarg na porowę, zadanie zostało umieszczone, kwota jest równa wartości kosztorysowej, będzie teraz trzeci przetarg i jeśli nie zostanie wybrany, to się zastanowię, co z tym zrobić. Natomiast mieszkańcy wyłożyli 50 tysięcy na dokumentację, zrobili tą dokumentację i w związku z tym jest zobowiązanie, żeby to zadanie zrealizować. Była sesja rady, Państwo żeście głosowali wtedy, przegłosowaliście większością, że mieszkańcy mają robić. Zrobić dokumentację. W związku z tym borowe jest do realizacji. Jeśli w przypadku borowego pozwolenie na budowę było uzyskane w ubiegłym roku. W związku z tym i była znana wartość kosztorysowa. Wszystkie te drogi, które tu zostały zgłoszone, były zgłoszone na podstawie mojej przymiarki, że 100 metrów drogi będzie tyle kosztować, jest do zrobienia 300 metrów, mnożę i tyle zakładam. Cena tłucznia poszła o około 30% do góry w stosunku do pierwotnej wartości. Masa asfaltowa poszła, jak mi mówiła osoba, która będzie PFR-em jeszcze badać drogi gminne, poszła 100% do góry. W związku z tym metr kwadratowy mieszanki asfaltowej, mieszanki już asfaltowej, bo cena tłucznia do góry, asfalt do góry,
A z tego robi się mieszankę asfaltową? No poszła w górę, stąd każdy metr kwadratowy na wierzchni przyjętej do przetargu nawet w ubiegłym roku w stosunku do tego jest już wyższy. Zadanie zawsze było przyjmowane, jesteście już czwartą kadencję. Zadania w przypadku dróg są przyjmowane na zasadzie takiej, że mniej więcej opierają się, ten odcinek będzie kosztował tyle. I tak oddaję propozycję do budżetu. Potem dopiero jest robiony kosztorys. W przypadku zadań, na które są uzyskane pozwolenia na budowę, jest pełna wartość kosztorysowa, to to zadanie wprowadzam do projektu budżetu zgodnie z wartością kosztorysową. Więc tam, gdzie znana jest wartość kosztorysowa, to wprowadzam wartość kosztorysu. Tam, gdzie przymierzam około, to przymierzam mniej więcej, że tyle to będzie kosztować. Dlatego na centrum rekreacyjne w Borowem została przyjęta cała kwota, a na drogi szacunkowo. To, że projektant pojechał na Izabeli i mówił, no niestety nie da rady tak zrobić, no to wynika też jak gdyby z oceny specjalisty. Mimo jej, ja przyjmuję mniej więcej, ile może kosztować, nie wiem, tam 100 metrów nawierzchni. I to jest mniej więcej przymiar. Inaczej wygląda sytuacja na istniejącej nawierzchni asfaltowej, inaczej na drodze gruntowej, na której jest tłucze, na której kładziemy nawierzchnię asfaltową, inaczej na drodze, na której nie ma tłucznia, tylko jest to droga polna, uzupełniamy tłucze i dopiero kładziemy asfalt. Więc to jest kwota zawsze szacunkowa, przyjmowana mniej więcej. W przypadku drogi Otałą-Wolna-Otałoczka, no zmniejszono, ale nie dostaliśmy pełnej kwoty dotacji Urząd Marszałkowski ze 164 tysięcy, o które wnioskowaliśmy, dał 115. Może w ciągu roku uzupełnić, bo w ubiegłym roku tak było, że dali nam mniejszą kwotę, a potem uzupełnili. Ale na razie tego nie wiem. Więc tak to mogę wyjaśnić. Czy są pytania jeszcze w tej uchwały? Nie widzę, kto jest zawsze. Czyli na Izerdynie wszystkie te aleje mają być tak, no, podobną technologią wykonywane, czy tylko ta szósta i siódma? Na Izabelinie ze względu na rodzaj gruntu jaki jest, w tej technologii będą wykonywane wszystkie nawierzchnie. Korytowanie będzie dotyczyło wszystkich. Więc kłopot na Izabelinie jest taki, że uzupełniamy tłucznia co roku. I w tym roku, jeżeli ktoś jechał, to już widział, nie wiem, pierwsza aleja jest wysypana, tam mają być kolejne sypane. I ja na normalnych nawierzchniach wykorzystuję ten tłuczeń jako podbudowę przed położeniem nawierzchni asfaltowej. W przypadku Izabelina ten istniejący tłuczeń, który jest sypany tam od kilku lat, będzie cały wybrany do żywego gruntu. Więc ceny rosną, tak? Nie mogę położyć na tym gruncie, nawet jeżeli w tym roku bym tam wysypał 20 cm tłucznia, to załóżmy, że byłaby robiona jakaś tam inna aleja, musi być korytowanie do samego dna, bo po prostu to nie wytrzyma. Mało tego, dochodzi podbudowa betonowa. Nie? Oczywiście, no ten gdzieś tam będzie wykorzystywany. No. To tam już na etapie realizacji najszczepiej, jak nie wiem jak tam było robione, ale jechałem któregoś dnia, to 2 lata i będzie po drodze. Gdzie? Się rozsypie na Jaszczemie. A której? A tam koło ciebie dalej. Tirem jak podjechał, to ile zsunął, tyle poszło. Jak się od Krzyśniaków jedzie tutaj do Kuźmy? Proszę Państwa, prawidłowo wybudowana droga, to ja wiem jak powinna wyglądać. Co najmniej 0,5 metra korytowana. Na to podsypka, jako warstwa odsączająca żwirów piasków. Na to 20 cm tłucznia. I na to 2 warstwy asfaltu dające łącznie grubość około 15 cm. Przykładem drogi, która jest, wytrzymała i wytrzymuje, jest pierwszy odcinek robiony w 1999 roku ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Wólce Gostomskiej. Od drogi wojewódzkiej do remizy. Proszę znaleźć tam chociaż jedno pęknięcie. Jest? To ja wiem jak się robi. Tylko pytanie jest zawsze takie. Krawiec kraje, jak mu materii staje. Jeżeli dokładamy 7 milionów do utrzymania oświaty, budżet państwa daje 7,5 miliona na utrzymanie oświaty i mamy do realizacji kanalizację na równej drodze za 4 miliony 900, to proszę podzielić, proszę zrealizować to zadanie. Przedkładam Radzie zrealizowanie tego zadania. To, że dostaliśmy dotację z Narodowego Funduszu milion, już nie pamiętam, 1,4 milion chyba,
To, że wspieramy się pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, to pozwala nam zrealizować to zadanie. Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu jest w 40% umarzalna, czyli to jest 40% dotacji, czyli 60% umarzalna. Więc gdyby, Panie Marku, chcąc zrobić kanalizację na równej drodze, którą Pan wnioskował, to w tym roku nie byłoby żadnego zadania i w ubiegłym roku byśmy zrobili połowę. Wszystko się zgadza. Przechodzimy do uchwały, będą zgrania bieżące jeszcze, bo rozmawiamy się, ja chciałem dokończyć tę uchwałę. Kto jest za przyjęciem uchwały, proszę o podniesienie mandatu. 10. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? 11, czyli 11. Dziękuję. Przechodzimy do następnego punktu. W sprawie podziału gminy na obwody głosowa. Proszę Państwa, zanim przeczytam uchwałę, bo wpłynęło do mnie pismo od mieszkańców wsi Tomczyce. My niżej podpisani mieszkańców wsi Tomczyce zwracamy się z prośbą o utworzenie lokalu wyborczego w OSP Tomczyce, ponieważ uważamy, że jest to wygodniejsza lokalizacja dla wyborców naszego okręgu, czyli chodzi o to, żeby przenieść z Domu Pomocy Społecznej do OSP Tomczyce. I tu jest podpis 30 osób ze wsi Tomczyce. Może Pani, zanim przejdziemy do uchwały, może Pani Radna w tą wszystkim wypowie. Tylko 30 osób się podpisało. Może ja powiem, zanim będzie debata na ten temat, czyli uwarunkowana. Proszę Państwa, w Domu Pomocy Społecznej w Tomczycach przebywają osoby niepełnosprawne. W związku z tym remiza w Tomczycach musi spełniać warunki dla osób niepełnosprawnych. Dla osób niepełnosprawnych musi być specjalna urna. My 2 lata temu kupiliśmy, czy 3 lata temu urny i ten budynek nie był wskazywany. W związku z tym dla osób niepełnosprawnych musi być specjalna urna, czyli musimy z budżetu gminy, nie z budżetu państwa, tylko z budżetu gminy przewidzieć środki na zakup tego typu urządzenia. W związku z tym zmiana lokalizacji miejsca głosowania wiąże się z kosztami i zabezpieczeniem dostępu dla osób niepełnosprawnych, bo lokale na terenie Mogilnicy mają taki znaczek wskazujący, gdzie osoba niepełnosprawna może zagłosować. W przypadku Tomczyc nikt nie będzie ich woził z Tomczyc do Mogilnicy do głosowania. Stąd proszę się zastanowić. Ja, jak mówię mieszkańcy, mówię, proszę złożyć wniosek. Wniosek został złożony. Po analizie z panią sekretarz, która organizowała wybory i zna szczegółowe uwarunkowania, przedstawiam opinię. To nie jest moja opinia, tylko opinia osoby, która organizowała wybory. Wiąże się to z kosztami i kłopotami związanymi z zabezpieczeniem dostępu dla osób niepełnosprawnych i proszę to uwzględnić. Podejmując decyzję. Słucham? No to jeżeli kiedyś wejdzie internet, bo w końcu nie wiem, czy te kamery wejdą, czy nie wejdą, no to będzie jeszcze kolejny problem dotyczący tego lokalu. Nie ma, jest podjazd. Przechodzimy do uchwały. Są jeszcze jakieś pytania? Uchwała Rady Miejskiej w sprawie podziału gminy miasta Mogilnica na obwody głosowania ustalenia i numerów granic i siedzib Komisji Wyborczej. Na podstawie artykułu 18 ust. 2.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz paragraf 2, 12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku wyborczy Rada Miejska w Mogilnicy działając na wniosek burmistrza uchwala, co następuje. Paragraf 1. Dokonuje się podziału gminy miasta Mogilnica na obwody głosowania i ustala się ich numery, granice i siedziby do obwodowych komisji wyborczych zgodnie z brzmieniem załącznika nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi gminy miasta Mogilnica. Paragraf 3. Uchwała podlega przekazaniu wojewodzie mazowieckiemu komisarzowi wyborczemu w Radomiu. Paragraf 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w dzienniku urzędowym województwa mazowieckiego na stronie www.mogilnica.pl oraz na tablicach ogłoszeń urzędu.
Paragraf 5. Traci moc uchwała nr 36 łamane przez 209 łamane przez 2013 Rady Miejskiej w Mogilnicy z dnia 14 lutego 2013 roku w sprawie podziału gminy miasta Mogilnica na obwody głosowania i ustalenia ich numerów granic i siedzib Komisji Wyborczej. Paragraf 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do kadencji następujących po kadencji. W czasie uchwała weszła w życie. Podział gminy i miasta na obwody głosowania. Numer obwodu numer 1. Numer obwodu głosowania numer 1. Miasto Mogilnica, ulica 3 Maja, Rachun Krajowej, Belwederska, Brzozowa, Grujecka, Jana Kilińskiego, Kasztanowa, Krzyżowa, Lipowa, Modrzeniowa, Mostowa, Ogrodowa, Pradu, przy Kościółku, przy Lesie, Rynek, Sosnowa, Stegny, Warszawska, Wolska, Żabia, Sołectwo, Otanus, Cygiernia, siedziba Komisji, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Mogilnicy, ulica Nowomiejska 1, numer okręgu 137. Numer obwodu głosowania 2. Miasto Mogilnica, ulica Dziarnowska, Tenika Sienkiewicza, Kościelna, Krakowskie, Przedmieście, Księdza Zagańczyka, Nowomiejska, Plac Poświętny, Polna, Przerazówna, Droga Szkolna, Dzielewska. Budynek OSP Mogilnica, sala widowiskowa, numer okręgu 2-4. 3. No, obwodu głosowania 3. Sołectwa Dylek, Górki, Zabryn, Gracjanów, Jastrzębia, Jastrzębia, Stara, Kapłyn, Marysi, Dobrzynki, Dylesko, Tadeusz, Kawodziczka. Publiczna Szkoła Podstawowa w Mogilnicy, okręgi 5, 6, 9, 10. Obwód głosowania 4. Sołectwa Borowe, Dębnowola, Dziarno. Publiczna Szkoła Podstawowa w Borowym, numer okręgu 10-14. 5. Sołectwa Michałowice, Strykucz, Lepowola, Świdno. Publiczna Szkoła Podstawowa w Michałowicach, numer okręgu 10-12. 6. Sołectwa Brzostowiec, Pączew, Węzłowiec, Wólka Gostomska. Publiczna Szkoła Podstawowa w Borowym, okręgi Brzostowcu. Numer okręgu 7-13. 7. Sołectwa Dąbrowa, Dobieci, Dziunin, Główczy, Towarzystwo Główczy, Niechowice, Pawłowice, Popowice, budynek OSP w Niechowicach, okręgi 7-8-9. 8. Sołectwa Dalboszek, Kozietuły, Kozietuły Nowe, Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kozietułach, numer okręgu 9-15. 9. Sołectwa Ługowice, Stamirowice, Tomczyce, Laski, Dostomskie, Dom Pomocy Społecznej w Tomczycach, numer 11. Do tej pory w pozycji drugiej był nie budynek OSP Mogilnica, tylko budynek Biura Rady, ponieważ budynek jest w rozprzedaży, w związku z tym dlatego jest przeniesiony do budynku OSP Mogilnica. To jest zmiana w stosunku do tego, co było do tej pory. No kiedyś też tak było. To jest, kiedyś tak było, potem tu przeniesienie wraca do nowo. To jest za przyjęciem uchwały, proszę o podniesienie mandatu. Dziękuję. Jeszcze prośba do kierownika Biura Rady, żeby mieszkańcom na to pismo pani sołtys podpisać to takie uzasadnienie, jak pan burmistrz powiedział. Dziękuję. Przechodzimy do punktu uchwały Rady Miejskiej w sprawie gminnego programu wspierania rodziny w gminie Mogilnica na lata 2018-2020. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w związku z artykułem 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej oraz artykuł 176 punkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Rada Miejska w Mogilnicy uchwala co następuje. Paragraf 1. Przyjmuje się gminny program wspierania rodziny w gminie Mogilnica na lata 2018-2020 w brzmieniu stanowiące założyć do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi gminy miasta Mogilnica. I paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
ten program, gminny program wspierania ludzi w gminie Mogilnica będzie do grona w Radzie, także był do tej pory, tak? Także można się było zapoznać. Opisowej działalności wykonania budżetu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mogilnicy oraz program wspierania rodziny i ocena zasobów pomocy społecznej. To jest za przyjęciem uchwały. Proszę o podniesienie mandatu. 12. Dziękuję. Przechodzimy do punktu 5. Sprawy bieżące interpelacje radnych. Proszę pana. Kiedy będzie punkt, że pani tam w Dołowicach na te tam te drogi, jak na Pacyfiku, bo tam nie mogą. Do stawu. Tak. Tak. Przyjeżdżałem, jest ustalona kolejność. Bo tam trzeba jej pod spółkę jakąś na to położyć. Tak. Drugie uczeń jest uzgodnione, przekazane panu Adamowi. Sekundę, nie wiem, czy wziąłem. I drugie pytanie, równiarka będzie jakaś? Równiarka w tej chwili chodzi i równa poszczególne odcinki. Gdzie, jak został rozdysponowany uczeń, to chyba na chwilę pójdę i przyniosę rozpiskę, bo mam na biurku zostawiony. Nie, jak jest Jest zaplanowane wysypanie tego stawu. Potem odcinek w Łąki przejechaliśmy, byłem z tym rolnikiem, przejechałem cały odcinek. Pole znajduje się za jeziorami świdzińskimi w kierunku, jak droga prowadzi na wieś Górki po drugiej stronie, więc krótszy dojazd jest przez jeziora świdzińskie. Odcinek jezior między drogą powiatową w miejscowości Świdno a jeziorami świdzińskimi jest wysypany. Pozostały odcinek, jak przejdzie się przez mostek, jest droga gruntowa. W trzech miejscach trzeba tam uzupełnić jeszcze pospółką, bo tam nie ma sensu jak gdyby sypać tłucznia. I będą wycięte krzaki, tak żeby mógł sprzęt przejechać. Odcinek, który był proponowany przy jeziorze w Michałowicach, czy przy tym stawie, no jest ze trzy razy dłuższy i bez sensu sypanie. To są grunty łąkowe. Żeby zrobić ten odcinek tak w sposób właściwie normalny, w 50 tysiącach na pewno by się nie zrobi. Więc tylko koło tego jeziora, bo tam się rzeczywiście przecina, tam był sypany tłuczeń, tam był sypany gruz. Przejechałem, wiem, jest uzgodnione, co mam zrobione. Natomiast kolejność, Zakład Gospodarki Komunalnej ma rozpiskę, w jakim tempie już będzie to robił, no to trudno mi tutaj. Moja propozycja jest taka, że pan burmistrz się przedstawił na najbliższej sesji, jak będą sołtysi, bo tak to tylko przedstawimy tu obecnym, a sołtysi później będą pytania, gdzie, co, a tak to nie wiadomo. Panie burmistrzu, ja mam taki uczeń, który był, przepraszam, ten uczeń, który był w parach, jak mówię, 94 czy tam 97 tysięcy został rozdysponowany zgodnie z wnioskami, jakie były składane przez mieszkańców. 10 stawów będzie usypanych na plac Zakładu Gospodarki Komunalnej po to, żeby no, doraźne miejsca jeszcze dodatkowo porównać. Panie burmistrzu, a jeszcze tam kolejne Tomczyce Kolonia Tomczyce Ślepowola jest przewidziany uczeń. No tak jak mówię, powiem z głowy, mogę się pomylić, bo kartka leży u mnie na biurku. Albo 5, albo 8. 8 to samo, bo mówimy z kolonii nawet tylko prowadzą. Tam na kartce 8 to samo. 1800
180 ton kantu dziedzicznego. Tak. Jest przymierzony. A ja myślę, czy w rynku kanalizacja, która jest, to jakieś pompy chodzą? Oczywiście. Z Belvedere jest skanalizowany, przechodzi kanalizacja na wysokości Zakładu Państwa Kępków, następnie wchodzi w las Wspólnoty, ląduje mniej więcej nad zalewem, idzie wzdłuż zalewu, tylko bliżej kompleksu sportowego, po starego posterunku skręca w prawo, wzdłuż alejki do Małego Mostku i ląduje w pierwszej pompowni, która znajduje się przy Małym Mostku po prawej stronie. Następnie od tego odcinka do mojej posesji są położone dwa kanały. Jeden grawitacyjny, który zbiera ścieki wzdłuż ulicy Mostowej i drugi tłoczny, którym pompownia przy Małym Mostku pompuje do pompowni znajdującej się koło mojego domu. Ale czy ona sama czy ktoś steruje? Jest pływak. Jak się napełni zbiornik, to przerzuca. I ta pompownia na ulicy Mostowej, w momencie kiedy napełni się ten zbiornik, pompuje, i tu jest tylko odcinek ciśnieniowy, do studzienki mniej więcej, do miejsca, gdzie jest na wysokości sklepu pani Michalskiej. I od tego momentu dalej płynie już grawitacyjnie. No i tutaj się spiętrzyło wszystko w piątek i wylało mi w piwnicy. No i któryś z panów z komunalnych powiedział, że niezałączone zostały pompy. No dobrze, że to było w dzień. Jeszcze wszyscy byliśmy w pracy, ale gdyby to się stało w nocy, to praktycznie wszystek towar, jaki tylko był w piwnicy, do wyrzucenia. Nie wiem, co powiedział pracownik Zakładu Gospodarki Komunalnej, tylko powiem w ten sposób. Spiętrzenie mogło nastąpić na zasadzie takiej, że na odcinku grawitacyjnym, bo od studzienki koło pani Michalskiej możemy stanąć tam w szumie co pewien czas, płynie koło ciebie tylko grawitacyjny. Ale ponieważ w odcinku kanalizacji sam osobiście widziałem deskę takiej długości jak od tego krzesła, korpusy kurczaków rzucane, hufajka cała leżała. W związku z tym mieszkańcy, co mówią, traktują kanalizację jako miejsce wysypywania śmieci. A pracownik, który powiedział Zakładu Gospodarki Komunalnej, mogło wynikać z tego, że albo ty nie zrozumiałeś, o co chodzi, albo on powiedział nie w tym sensie. Tylko jak przyjechałem, to już było po herbacie. Pompownia jest tu, więc jeżeli pompownia napełni się koło Małego Mostu, włącza się pływak i pompuje do, no, koło mojej posesji. Jeżeli tu napełni się, pływak uruchamia i płynie, ale ponieważ płyną w kanalizacji różne rzeczy, no to wystarczy, że się pływak zawiesi. Wtedy pierwszym sygnałem jest tutaj mieszkający jeden z mieszkańców, nie będę wymieniał z nazwiska, on wie, że już się zapchało jeszcze zanim zacznie wyć syrena, znaczy sygnał. Bo ta pompownia i ta ma sygnał taki, który czasami w nocy słyszę. Pik, pik, pik i tam drze się. I wtedy, no, Zakład Gospodarki Komunalnej słyszy sygnał, no ale tutaj mamy mieszkańca, który od razu reaguje, dzwoni, już wie do kogo i Zakład Gospodarki Komunalnej przyjeżdża i co pewien czas czyści to pompownię. No z tego powodu, że w kanalizacji płyną różne rzeczy. Założyłem, jak się dostała taka deska, to ja nie mam zielonego. Ja już założyłem tą zasuwę zwrotną, że gdyby się coś tak zadziałało, ale nie zadziałał, nie wiem dlaczego. Gęste było pewnie. Czy są jeszcze jakieś reakcje w związku z tym? Nie ma. Czy państwa, przypominam państwu o oświadczeniach majątkowych. Do końca kwietnia mam to złożyć. No i zapraszam wszystkich na uroczystość 3 maja. Panie burmistrzu, a to chcę, że może idzie ta sprawa? Idzie. Panie Dudy, tak jak mówiłem na poprzedniej sesji, sprawy się toczą. Najpierw gmina musi stać się właścicielem tej nieruchomości. W momencie, bo działka to też nieruchomość, znaczy droga to też nieruchomość. Każda droga ma dany numer i jest tak jak pole, to jest po prostu działka. W związku z tym, żeby występować, musimy stać się właścicielem, bo w momencie, kiedy nie jesteśmy właścicielem, a nabywanie prawa własności trwa średnio wniosek, teraz nabyliśmy prawa do własności kilkunastu odcinków dróg, średni czas, jak to się ładnie w Sejmie mówi, procedowania takiej sprawy trwa około 4 lat. Więc w momencie, kiedy staniemy się właścicielem, co może się stać w jakimś czasie, dopiero wtedy zostanie ustalony stan prawny. Bo tak to reprezentuje grunty te, Skarb Państwa, w imieniu Skarbu Państwa,
starosta. W związku z tym musimy najpierw doprowadzić stan prawny z tej drogi, to jest droga lokalna, nieduża, więc no potrwa. Znaczy pozostaje do rozważenia jedna rzecz, czy montować siatkę i ograniczać dostępność, czy po prostu nie ograniczać dostępności na wjazd. Bo to, co kiedyś rozmawialiśmy, tak, czy ograniczamy do takiej szerokości, żeby nie mógł wjechać, czy po prostu zostawiamy tak jak jest, żeby dostęp był. Nie wiem, nie byłem ostatnio, no dość dawno tam, czy jeżdżą po tym, czy nie jeżdżą. Nie jeżdżą. Ono ciężko wjechać. Nie jeżdżą. Jest helikopter. No, zaraz jak już ma. Ronie. Tam na wszystko. Tak, zakończone. A to dwie plaże są? Obydwie są zakończone, byłem, oglądałem także. I to jest kwestia tego urządzenia, co rozmawialiśmy. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. Dziękuję, ogłaszam zakończenie.